Witam wszystkich, ja jestem Paczol i w grze Fortnite wybiło mi ponad 230 winów. Dlatego chciałbym podzielić się z Wami moim doświadczeniem, pokazać Wam jak lepiej strzelać, jak wygrywać, gdzie lecieć, co robić, wszystko będzie w tym poradniku. Planuję też nagrać serię poradników osobnych do budowania, strzelania za WP, strzelania na blisko, na daleko, na dojeżdżania itp. itd. Więc jeżeli Wam się spodoba, zostawcie suba, łapkę w górę, dzwoneczek, będziecie mieli powiadomienia o tym wszystkim, subskrypcję. Już powiedziałem, ale nieważne. I komentarz. Najważniejszy komentarz. Czego nie dodałem, co dodać, jakieś pomysły może, co nagrać, jeżeli chcecie, podzielcie się nimi. I to, zapraszam do gry. Pierwsze co robimy, lecimy na jakieś duże miasto. Dlaczego na duże miasto? Dlatego, że będzie tam dużo osób i potrzebne nam to jest dlatego, żeby szybciej nauczyć się strzelać. W tym przypadku Pleasant Park jest idealny. Poleciałbym też, polecam również lecieć na jakieś Fatal Filcy, jeżeli są pod autobusem, na Retail Row, na wykrzywione wieże raczej nie polecam, bo no wykrzywione wieże są troszeczkę zbyt wielkim młynem, żeby tam zaczynać, żeby tam się uczyć grać. Dlatego polecam lecieć na Pleasant Park, to jest najlepsza miejscówka i wybierzcie sobie domek, w tym przypadku to jest mój domek, tak jak to ludzie na streamie piszą, że to jest spaczolowy domek, w którym bardzo dobrze lutujecie. W którym wiecie, gdzie co leży, jak szybko zlutować i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli jesteście już takimi prostami, że możecie lecieć wszędzie i zlutować to bardzo szybko, polecam. To co, lutujemy i szukamy ludzi. Krzaki wyrzucamy, bo krzak to jest jednak rzecz do kampienia, my nie chcemy kampić w tej grze. Dobra, bierzemy wszystko, na co mamy sloty. Surowce, tu już byliśmy. I skrzynka w budzie. Dobra, Pleasant Park było dosyć daleko, więc... znaczy... nie było pod autobusem idealnie, więc może tu być mało osób. W porównaniu jak zawsze leci. Ale mimo wszystko też polecam nauczyć się takiej... że tak powiem swojego... O, jest. Polecam nauczyć się takiej swojej ścieżki, takiego grania na pamięć, gdzie lecimy, które domki po kolei dojeżdżamy. Dobra, uważajmy na pułapki. Drugi strzał nie trafiony, ale nic. Lutujemy. AWP-ka. Jeżeli chodzi o AWP, będzie osobny poradnik o strzelaniu z AWP-y. Teraz musimy być bardzo czujni. Jeżeli wychodzimy na środek miasta, no to mamy z każdej strony możemy mieć ludzi. Bądźmy czujni, uważajmy. O, jest. Głowa. Z zawupy najlepiej nauczyć się strzelać bardzo szybko. Pas, zoom i strzał. Jakieś fotki są. Za do nas kusza, dlatego musimy być uważni. O, już widzimy. Gości się buduje na altankę. Co jest najważniejsze? Jeżeli go dojedziemy, najważniejsza jest przewaga wysokości, żebyśmy byli nad nim. Przewaga wysokości daje bardzo dużo w tej grze, ponieważ im wyżej jesteś nad gościem, znaczy no może nie im wyżej, jeżeli jesteś wyżej nad gościem, to łatwiej go zabić. Dobra. Pamiętajcie, jeżeli budujemy schody, gość jest przed nami, budujmy przed tym ścianę. Będzie dwa razy dłużej nam to rozwalał. Głowa. Teraz mnie trafił niestety, bo za bardzo się wychyliłem. Możemy dla niego zeskoczyć. I głowa. Dziękuję. Dobra, potek. Powinniśmy się obudować przed leczeniem, ale teraz to zrobię. Dlaczego mamy się obudować? Dlatego, że jesteśmy na dużym mieście, więc nie wiemy, czy ludzie będą dookoła. Dlatego lepiej się obudować, zanim się będziemy leczyć. 10 sekund to jednak jest dużo, żeby ktoś nas zauważył, strzelił do nas. Nie daj Boże, będzie miał AWP. Tak ten gościu w domku był odkryty, dostał głowę. No i miał koniec gry niestety. Lepiej zostawić sobie slota na leczenie. No ale ja biorę te bomby, ponieważ już trochę chciałbym się nauczyć lepiej z nich grać, dlatego zawsze jak mogę to biorę bomby. Fajne triki można z nim wykonać. Ta gra też może być fajna, śmieszna, robić jakieś 360, nie 360, żeby no, bawić się tą grą po prostu. Dobra, zlutujemy sobie gościa, który tu był. Nic tu chyba już lepszego nie ma. M-ka sobie zamienię na zakacza.
Jeżeli chodzi o MK i AK, no to już musicie sami postanowić, z czego będziecie strzelać. Naprawdę, to już jest wasza decyzja. Dobra, oblukajmy jeszcze wszystko, czy kogoś tu nie było, czy ktoś nic nie zostawił. Pamiętajcie, zawsze wchodźcie do domków, uważajcie na pułapki. Tak jak w tym przypadku. Dobra, tu już widać, że było lutowane, bo nie ma amunicji koło MK. Weźmy sobie to. No i jedziemy dalej. Musimy dobiec do strefy, no bo ta strefa jednak jest trochę daleko. Nie polecam biegania na numloku. Nie polecam, jest to automatyczny bieg. Na numloku ja tylko latam i biegam do strefy, jak już jestem pewny, że nikogo nie będzie, chociaż to nigdy nie można mieć pewności, ale nie polecam biegania na numloku, dlatego że to nas strasznie rozluźnia. Możemy w tym czasie, nie wiem, zająć się czymś innym i gościu przed nami będzie, nie zauważymy, głowa. Dziękujemy. O, jest pułapka akurat, widzicie, dlatego trzeba uważać. Biegniemy. O, jest tam ktoś, jest koło domku ktoś. Nie jestem pewny, ale tak, był ktoś, no. Jest. Dobra, lepiej nie strzelać jeszcze. Bo jeżeli teraz strzelimy do niego, on jest w ruchu, mamy mały procent szansy, że trafimy, a jednak on będzie mógł się bardziej przygotować na to, żeby się obronić przed naszym podjazdem. Czyli obudować, jakoś coś zrobić. Dlatego pojedźmy za nim. Pobiegnijmy za nim właściwie. Już tu nie ma pojazdów. Teraz co jest najważniejsze. Straciliśmy gościa z pola widzenia i musimy go znaleźć. O, już jest. Dobra. Widać, że chyba surowców nie ma, żeby wejść na górkę. Dlatego. O, bierze surowce. Dobra. Powinienem wejść na górkę, żeby być nad nim, ale widzę, że on bierze surowce, więc. Szybka głowa. Pamiętajcie, fragi, jeżeli chcecie się nauczyć grać, nie zawsze są ważne. Chociaż jasne, lepiej fajnie się wygrywa na 15, 12 fragach, czy tam nawet na 20. No ale chodzi nam o to, żeby zacząć wygrywać, prawda? Fragi przyjdą z czasem. Dobra, jeżeli chcemy wyjść na Tilted Towers, polecam tej górki. Tam ktoś chyba się budował, ale nie. Chyba wcześniej to było. Polecam wyjść od tej górki, ponieważ no, przewaga wysokości, pamiętajcie, zawsze nam dużo daje. Jak wejdziemy tak sobie po prostu w miasto, to ludzie mogą nas już zobaczyć od wejścia tam. Będziemy mieli lipę. Dobra, tu widać, że ktoś był na dole, ale nie słyszę nikogo. O, jest ktoś. Dziękuję. Strefa nas podjeżdża, dlatego szybki lód. O, tu. Niechcący mi się broń wzięła. O, ktoś się buduje. Ale dobra, strefa nas podjeżdża. Biegniemy do strefy. No, dziękuję za suba, Wojciech. Ale teraz suby lecą, widzicie. Czasami się obejrzyjmy na plecy. O, teraz te bomby mogą nam pomóc szybciej dostać się do strefy. Też najlepiej mi się z nimi dojeżdża typów. Ale trudno, dobra. Biegniemy do tej strefy, no, żeby. Nie mamy leczenia, więc nie chcemy stracić dużo HP. Jeszcze raz bombka, dobiegnijmy sobie na spokojnie. O, biegnie gość z nami. Możemy już zacząć się strzelać w strefie. O, misklik. Gość się obudował. Dobra, budujemy się tak, żeby on nie miał do nas żadnego podejścia, czyli nad niego. Dobra, on jest w strefie. Możemy go lekko odstrzelać najdami. Ta strefa nie bije na tyle dużo, dlatego musimy się spodziewać go z każdej strony. On może sobie w strefie biec, a tego nie widać. O, jest, widzicie? Cały czas w strefie siedzi. Będzie raczej z tej strony. Jest, dobra, jest, mamy go. Głowa, cały kewlar zdjęty. Ściana przed nami, żeby on nas nie rozwalił szybko. Dobra, jesteśmy wyżej nad nim, on podjeżdża na skąpy. Dziękuję. I lutujemy sobie. Tylko uważajmy, w każdej chwili mogą nas podjechać inne osoby. Dlatego za ściankę leczymy się. Przy tym warto uważać właśnie, bo bardzo dużo osób, jak słyszy strzały, tam leci od razu, widzi nas i teraz mogą nas podjeżdżać. Dlatego musimy się leczyć i słuchać. Najważniejsze, żeby słyszeć teraz, co się dzieje dookoła. Od strony, gdzie mogą nas strzelić za WP, patrzymy. Możemy się obudować. Lepiej byłoby się obudować, ale no nie widziałem sensu w tym.
O, widać, wcześniej słyszałem strzały, dlatego wydaje mi się, że tu się strzeli. Zostało 10 osób, mamy 6 fragów. Ta gra powinna być już wygrana. Jeżeli tylko nic się nie zepsuje, nikt nie będzie miał farta strzelając mi w głowę, to raczej wygram tą grę. Dobra, wyżej się jeszcze budujemy, żeby widzieć wszystkich przeciwników. O ile w ogóle kogoś zobaczymy. Dobra, nic tu się nie dzieje. Nikogo nie widzę, tam jakieś ściany, ale też nikogo nie widziałem. O, schodził ktoś chyba. Ktoś chyba schodził, dobra, idziemy też jego śladem. Możemy wykorzystać jego platformę do zejścia. Nie skaczcie nigdy na łeb. Po prostu budujcie się. O, tak jak teraz to widzicie, było zbudowane. Nie straciliśmy HP i jest ta osoba. Dobra. Ona nas nie widziała, mogliśmy na spokojnie wymierzyć. Szkoda, że głowa nie weszła. Zawsze ta głowa lepiej, tak lepiej się strzela tą głowę, co nie? Weźmy sobie aptekę. Jedna bomba to. Jak mamy trzy bomby, to jeszcze możemy zaryzykować, ale jedna to lepiej aptekę sobie wziąć. Dobra, szukamy następnych. Zastanawiam się, czy to jakoś pociąć, żeby było krótsze. W tych momentach, gdzie teraz na przykład nie mówię, to zaraz to. O, jest ktoś. Dobra, widzimy na daleko. Mamy fajny. Oj, nie, już nie mamy dobrego strzału. Za daleko to jest, żebyśmy tak ryzykowali. Według mnie. Zawsze te strzały 300 metrów to jest prestiż naprawdę wśród graczy super. No ale my chcemy wygrać. My nie chcemy na razie robić jakichś spektakularnych akcji. Jeszcze nie jesteśmy prosami. Dopiero się uczymy grać. Tak mi się wydaje. Więc ja bym lepiej. No to co będę robił teraz, to jest to, co polecam dla was zrobić. O, jest gościu. Spojrzałem jeszcze na prawo, żeby zobaczyć, czy nie dojeżdża go. Gość się obudował, czyli prawdopodobnie się leczy. Teraz jest nasza szansa. Tu się pozabijali, bo widziałem na czacie gry, że się zabili. On się leczy. Mamy granatnik. Więc dostał raz. I teraz budujemy się nad niego. Najważniejsze przewaga wysokości. Widać, on już poszedł tędy. Jest tu, dobra. Dostał jeszcze raz po kebie. Ściana, żeby nas nie zabił. I skok jest głowa. Dziękuję. Tak jak mówiłem, budowanie się nad niego to jest najważniejsze, co mamy zrobić. Dobra, zejdźmy stąd, bo teraz musimy być ostrożni. Jest mała strefa już. Zostały 4 osoby. Przeładujmy sobie bronię. Bądźmy ostrożni, naprawdę, bo to już teraz jest najważniejszy okres naszej gry. Najważniejszy czas naszej gry. Poszukajmy sobie ludzi. Dobra, jest końcówka. Ta gra już wydaje mi się, że jest wygrana. Dobra, idziemy dalej. Wypatrujcie jakieś bazy i tak dalej. Jeżeli zobaczycie super bazę, to ja bym nie podjeżdżał. Ja bym poczekał, aż ta strefa się zmniejszy, zobaczyć, czy ta baza będzie w strefie. Jeżeli będzie w strefie, no to już niestety musimy podjechać. Ale też wolałbym z tą bazą zostać jeden na jeden. W tym przypadku akurat, bo zostały 4 osoby, więc 3 by musiały zginąć i wtedy z taką bazą jeden na jeden. Ale tu nie widzę żadnej bazy, niestety. Albo stety. Stety dla mnie, no bo łatwiejsza gra, a niestety, bo wam nie pokażę, co zrobić w tym przypadku. Też nie jestem idealnym graczem. Dużo błędów popełniam, więc ja tylko się dzielę z wami moim doświadczeniem. O, widzę już gościa, dobra. Kurczę, troszeczkę za nisko. A już by było po pytaniu. Dobra, i teraz jest czas, żeby podjechać. On albo się będzie leczył, albo będzie się odbudowywał, bo nie ma leczenia. Chyba się obudowuje. Dobra. Schody, schody, zejdźmy. Spadnijmy, żeby nie było zmyłka. Dobra, i on będzie. O, i strzela do schodów. No. A to już chyba jest tępy gościu. Nie. Te schody to była taka delikatna zmyłka, żeby on myślał, że jesteśmy na schodach. I tak myślał. Widzicie? Dobra, delikatne budowanie się. 3 osoby zostały, musimy je znaleźć. Pamiętajcie, w trakcie gry nie warto jest używać żadnych tańców, emotek i tak dalej. Chyba, że naprawdę, nie wiem, zostaje nam 1 HP czy coś. Bo to po pierwsze rozluźnia. Po pierwsze
Po drugie, no mniej się skoncentrujemy na dalszej grze, a po trzecie denerwuje przeciwników. Nie tiltujmy przeciwników. Przecież to też są ludzie, też nie grają sobie. Niech się uczą. Może są gorsi, może są lepsi, tylko mieli gorszy dzień. Nie wiem. Ja według mnie nie opłaca się tiltować ludzi. Nie jestem tego typu graczem. Dobra, zróbmy małą bazę. Dosłownie małą, żeby... I teraz tak, trzeba słyszeć, czy ktoś nas podjeżdża. Dlatego tak na trzy powiedzmy stopnie, na trzy wysokości. Zabudujmy się od pleców, bo od pleców jeszcze mogą biec tego lasku. Dobra, i szukamy osób. O, jest ktoś tam, jest. A, czy nikt mnie tu ze snajpy nie wysnajpi? Ze snajpy nie wysnajpi, masło maślane. Dobra, jest go. O, biegnie babeczka. Jest typek. O. Dziękuję. Dwie osoby. Babkę mam tam. Jednej osoby mi brakuje. Babkę mam tam, brakuje mi jednej osoby, dlatego teraz uważam na tą panią. O, już ona mi rozwala bazę, dobra, super. Edyt. Nauczcie się edytowania budowli. Oj, mis. Dobra. Widzicie, dlatego zrobiłem tak niską bazę. Wejdzie. Tak niską bazę zrobiłem, żeby jak spadnę, to żeby nie stracić bardzo dużo HP. O, ona się buduje, budujmy się nad nią. Głowa. Dobra, mieliśmy farta, że nam głowy nie trafiła. Ja trochę zmisowałem. I została nam ostatnia pani. Albo pan? Nie wiem. Ostatnia osoba nam została. Dobra, zabudujmy sobie plecki jeszcze zaraz. O, dobra. Przecież mam 88 ammo w grantniku. Możemy strzelać wszędzie teraz z grantnika, no bo jak jest ostatnia osoba, mamy 88 ammo, czy ile tam już teraz zostało, to... No... Easy. Możemy spamować tym, walić, robić co chcemy. Dobra, gdzie ona jest? Strefa już nie jest taka duża, ale ona może być wszędzie, w domkach, w tych sklepach. O, jest, dobra. No jest GG. Dobra, nie trafiła, ale to dojedziemy sobie na spokojnie babkę. Nad nią, żebyśmy byli nad niej. Nad nią. O, jest tutaj. Dziękuję. To wszystko w tym poradniku. Jeżeli wam się spodobała, łapka w górę, subskrypcja, dzwoneczek. Naprawdę wszystko do waszej dyspozycji. Dziękuję bardzo. Zapraszam do serii poradników, jaka będzie niedługo na moim kanale. O czym mamy pamiętać? Przede wszystkim najważniejsza rzecz, przewaga wysokości. Zawsze bądźmy nad osobą, do której strzelamy, bądź jeżeli dobrze strzelamy, no to już możemy być na równi, ale nad osobą to jest bardzo ważne. Trzymajmy bronię zawsze na tych samych slotach, żeby podczas walki na blisko nie myśleć, gdzie ja mam tą pompę, gdzie coś tam i tak dalej, i tak dalej. Nauczmy się strzelać za łupy, nauczmy się w ogóle strzelać, latajmy na miejsca, gdzie jest dużo osób, na duże miasta. To chyba wszystko. Poradniki będą jeszcze, zapraszam właśnie tą serię, jak już przed chwilą powiedziałem, na serię odnośnie budowania, strzelania za WP. Będzie bardzo dużo poradników. Widzę, że poradniki cieszą się popularnością, a Dy poradnik ma już ponad 26 tysięcy wyświetleń. Dziękuję Wam za to. Jeżeli Wam się to podoba, subskrypcja, łapeczka w górę, dzwoneczek. Wszystko dla Was, wszystko dla mnie, wszystko jesteśmy tutaj jednością, ja i Wy jako widzowie. Dziękuję bardzo, że dzięki Wam się ten kanał rozwija. Pozdrawiam serdecznie i co? I widzimy się w następnym poradniku. No, trzymajcie się, cześć.